Zdjęcia, panie Jarku. No tak, umówiliśmy się przecież 9:15, co wtorek. Rozmawiamy m.in. z Michałem Wesołkiem. Nie po to przyjeżdża do nas z Gdańska, fotograf Team Huawei. Dzień dobry. I z naszymi kolegami z różnych technologicznych pism w całej grupie. Paweł Pilarczyk, redaktor naczelny PC Lab. Dzień dobry, panie Pawle. Cześć. Paweł wysłał świat wiadomości. Wy zawsze też możecie to zrobić. Czy oglądacie? Tak. Udostępnił na Facebooku. Tak, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, oglądają, mam nadzieję, uczą się i poprawiają swoje zdjęcia. Dzisiaj cała redakcja Onet Rano mówi: Jarek, może dasz radę. Na twoje hasło my będziemy w stanie zrobić rzeczy, które są w telewizji czy w ogóle w jakimkolwiek innym internecie niedopuszczalne. A ja jak słyszę, że ktoś chce zrobić rzeczy niedopuszczalne, mówię tak. Podobno spróbujemy. Jesteś gotów? Jestem. Naprawdę jesteś w stanie zrobić, niezależnie od tego, ile masz światła, dobre zdjęcie? Tak. Tak zniszczonej twarzy jak moja? Nie, jest zniszczone. Nie, no 26 lat przed kamerą. Rano. Wiesz, co to wygląda znaczy. Na debiut. No dobrze, to uwaga, uwaga, uwaga. Te niegodne telewizji rzeczy wyglądają tak. No, i teraz możemy sobie szczerze pogadać. Dzisiaj będziemy rozmawiali o fotografii nocnej, albo inaczej fotografii robionej przy naprawdę fatalnym świetle. Proszę nie regulować odbiorników, nie wymieniać swoich tabletów, nie wymieniać swoich telefonów, no chyba, że na te. I spróbować zobaczyć, jak Marcin udowadnia, że rzeczywiście potrafi w nocy zrobić zdjęcie, które nie będzie wstydliwe. Proszę bardzo, co zrobić? Jakoś się ładnie ustawić, czy coś? Siedzieć dalej wygodnie. Dobrze, wciągnę tylko brzuch, poczekaj. Niech to będzie portret. Tylko. Dobrze, ja sobie włączam. To fajnie, że włączyliśmy całe światło, naprawdę super. Poproszę modela, żeby. Żeby nic nie robił. Nie, tak? Nie, wezmę szklankę chociaż w dłoń, wiesz, dobrze, może się jakoś fajnie odbije. Dobrze, 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 dobrze. Proszę nie robić zdjęć w studiu tutaj. Tylko ja robię zdjęcie. Zwłaszcza. O, dobrze. Spojrzę ci w obiektyw, chociaż go nie widzę. Ale nie, najważniejsze, chyba jest, że ja ciebie widzę. Dobra. Naprawdę tak. Coś widzisz? Tak. Fajne jest to, że nie muszę tak naprawdę żadnych dodatkowych opcji włączać, bo on mi sam ustawia. A rozpoznaje aparat. Mnie i pisze: o nie, Kuźner znowu, wiesz co, popraw mu pod oczami. Nie trzeba mu poprawiać pod oczami, trzeba go tylko pilnować, żeby za bardzo się nie ruszył, dobra. Nie uciekał. A widzisz, jednak, no tak, no to nad tym jeszcze musimy zapanować, rewelacja. Poszło, no dobra. To co, myślicie, że możemy wrócić do jakiegokolwiek światła? No dobra, trudno. Dzień dobry widzowie, tak. Jasne. To my, to ponownie my. Coś wyszło? Już pokazuję. Pewnie, że wyszło. Nie coś. Nie ustaliliśmy, ile te zdjęcia twoje kosztują. To jest. Ale tu nic. A skąd to światło się wzięło tu? One. Matryca zarejestrowała. Tutaj do tego kolegi tam, który pewnie ma taką trochę kamerę. Ona to by sobie w ogóle nie dała rady. Matryca doświetla. Coś, nie, matryca rejestruje nawet minimalne światło. Aha. No bo zawsze jest jakieś światło. Tylko no, światło jedyne, które było, to świecące się tam daleko za nami. I ono pomogło matrycy złapać odrobinę wszystkiego i poszło. Tak, bardzo duża czułość matrycy powoduje to, że nawet w ekstremalnie ciemnych warunkach jesteśmy w stanie zrobić zdjęcie takie, na którym będzie widać osobę, w tym przypadku ciebie, bądź jakiś przedmiot, który chcemy ofotografować. Ty to ogarniasz technologicznie, Paweł? Tak, ogarniam technologicznie. Znasz tą matrycę? Wiele osób o niej mówi, ale nikt jej nie widział. Tak. Tam jest kilka technologii połączonych w tej matrycy. Po pierwsze, ona jest większa niż w innych smartfonach. Nie jest oczywiście tak duża matryca jak w dużych aparatach cyfrowych, natomiast ona ma 1,5 cm przekątnej, podczas gdy w standardowych aparatach, standardowych smartfonach ma około centymetra, czyli jest większa. Praktycznie prawie, że cztery matryce na jednej matrycy tego telefonu mieszczą się z innych smartfonów. Ponadto ma zupełnie inny filtr światła, ponieważ taka matryca musi rejestrować różne częstotliwości światła i w standardowych, czy dotychczas we światła wszystkich smartfonach. Umownego, no bo w tym przypadku to prawie go nie było. Tak, no tutaj nie było, natomiast oczywiście to światło tutaj pewne jest, tylko ono jest bardzo słabe. Bardzo słabe jest natężenie tego światła, więc żeby taki aparat mógł zarejestrować, on musi mieć bardzo czułą tą matrycę światłoczułą, czyli to, co przechodzi przez obiektyw. Także obiektyw musi być bardzo jasny. Czyli ta przesłona w tym obiektywie też musi przepuścić jak najwięcej tego światła. To też jest kolejna rzecz, którą w tym telefonie jest. A jednocześnie zamyka się wolniej, żeby złapać jak najwięcej światła, i dlatego nie chciałeś, żebym się ruszał, tak? Dobrze mówię, czy nie? Nie chciałem się ruszać, żeby móc jakąś kompozycję złapać, bo tutaj szklanka, tutaj poprawianie, tak dalej. Także. No tak, no.
Rozumiem. Tak, ponadto tutaj jest jeszcze optyczna stabilizacja obrazu, czyli w wielu tańszych zwłaszcza smartfonach czy aparatach fotograficznych, jak ruszasz ręką, to również rusza się obiektyw i wówczas to zdjęcie jest rozmyte. Tutaj ten telefon stara się niwelować te ruchy, czyli ty ruszasz ręką do dołu, czy masz delikatne drgania, on cały czas stara się utrzymywać ten obiektyw w tej samej pozycji, czyli mimo, że tobie ręce drżą, to obiektyw cały czas stoi stabilnie w jednym miejscu. Mi drżą, bo się stresuje czasami, wiesz, jest Marcin. My pojechaliśmy swego czasu do niego do Gdańska, namówiliśmy go na 3 dni zdjęciowe, a wyrwać go nie było łatwo. I umówiliśmy się, że ten Gdańsk będzie grał bardzo ważną rolę w naszych spotkaniach z widzami tutaj we wtorki po 9, żeby się fotografii nocnej nauczyć. To zobaczcie, jak to wyszło. Najlepsze pory do robienia zdjęć to wschód i zachód słońca, tak zwane złote godziny. Trwają w sumie kilkadziesiąt minut. Co robić przez pozostałe 1400 minut? Pokażę Wam, jak robić fajne zdjęcia w nocnych warunkach. Włączam tryb nocny. Ustawiam sobie ostrość na fotografowany punkt. W tym przypadku będzie to żuraw stoczniowy. Dzięki stabilizacji obrazu aparat będzie łapał światło przez kilka sekund. I mamy świetne zdjęcie. Nie potrzebowaliśmy nawet statywu. Zobaczcie, jest naprawdę mega ciemno. Przede mną ledwo co widać ścianę. Pokażę Wam, jak działa sensor Super Spectrum. Robię zdjęcie. Czekam, aż aparat je przetworzy. I wychodzi niesamowite zdjęcie zrobione w ekstremalnie trudnych warunkach. Wykorzystamy teraz nocne możliwości smartfona. Ustawimy go na długie naświetlanie, po to, żeby osiągnąć artystyczny efekt nazywany malowaniem światłem. Będziemy potrzebować statywu, żeby ustabilizować nasz telefon na dobre kilkadziesiąt sekund. Ustawiamy malowanie światłem na światła samochodów i zaczynamy rejestrowanie. I rewelacja. Pokażę Wam teraz inny sposób zastosowania funkcji malowania światłem. Potrzebna będzie do tego latarka. Włączam aparat, ustawiam tryb malowania światłem, ustawiam sobie na graffiti oraz samowyzwalacz na 10 sekund i zaczynamy. Myślicie o malowaniu światłem smartfonem? To nic trudnego. Bierzemy latarkę i możemy namalować na niebie, co tylko chcemy. Co tylko chcemy, ale wpuść do Gdańska ludzi z Onetu. Nikodem nie potrafi nic innego rysować. Tylko wszędzie, gdzie łazi, to do tej pory robił to sprayem w Warszawie, wszędzie rysował Onet. Jak go policja zatrzymała, pojechał do Gdańska, buchnął ci latarkę i tak to wygląda. Michał, rzeczywiście jest coraz trudniej zepsuć zdjęcie, jak się okazuje. Nocne nawet. Tak. Telefon Huawei P30 Pro bardzo mocno nam pomaga. Nawet jeżeli mamy jakieś trudne warunki, niekorzystne, to i tak całe wsparcie, które mamy w tym sprzęcie i jego liczne możliwości pozwalają nam złapać nawet szaloną wizję, tak jak z Niko i Donetem. I nie potrzeba, no, chociaż nie, no, statyw miałeś, powiedzmy taki mikrostatyw, ale on czasami jest potrzebny choćby do tego, żeby się pobawić też czasem naświetlania, tak? Tak. Huawei P30 Pro ma kilka fajnych trybów, które wymagają bardzo długiego naświetlania, właśnie między innymi malowanie światłem przy okazji zdjęć ulicznych, ale będąc gdzieś poza miastem, można się pobawić w rejestrację torów gwiazd. No tutaj też statyw się przyda i bardzo dużo cierpliwości, no bo tutaj można i na godzinę, półtorej zostawić telefon i wyjdą przepiękne geometryczne wzory przemieszczającego się nieba nad naszymi głowami. Aż tak. A zorze złapałbyś ładnie nim wtedy? Jak mnie zabierzesz gdzieś, to bardzo chętnie. Dobrze, spróbujemy.
Więcej tu jest, jak myślisz, jak patrzysz na to, Paweł, talentu, nie chcę go odbierać Michałowi oczywiście, czy tej technologii, która w środku pozwala uratować parę rzeczy? Jest tu bardzo dużo technologii. Bardzo dużo technologii, ponieważ no, tak utalentowanych osób jak Michał jest niewiele, jeśli chodzi o zdjęcia, więc producenci takich smartfonów starają się napakować jak najwięcej różnych technologii, różnych rozwiązań, żeby każdemu przeciętnemu użytkownikowi łatwiej robienie zdjęć. Tak, żebym ja, ty, no nic tam też nie umniejszając w kwestii robienia zdjęć, ale żebyśmy mogli ten telefon wziąć. Tak, chociaż na moich zdjęciach jest mniej skuterów niż na twoich. No ja mam dużo skuterów, ale skuter robię akurat za dnia, będę mógł, ty pewnie też robić niedługo zdjęcia nocą. Natomiast tu oczywiście chodzi o to, żebyśmy mogli zrobić zdjęcie na przykład na imprezie, kiedy jest ciemno i to jest często, idziemy sobie na dyskotekę i chcemy sobie zrobić zdjęcie znajomymi, robimy to zdjęcie. Warszawa tam, tak ma, Michał, tam, wiesz, to jest, wiesz, to nic tam nie widać. Albo jakieś zdjęcia na zewnątrz bardzo często, gdzieś chodzimy po mieście, widzimy piękny budynek, wyciągamy ten telefon, robimy zdjęcie, strasznymi modelami telefonów tego budynku praktycznie nie było widać. Teraz takie zdjęcia, zwłaszcza jak są te budynki podświetlone, no wyglądają niesamowicie z nowych modeli smartfonów. Dlatego musi być kilka obiektywów obok siebie, żeby to wyszło? Nie, akurat obiektywy tutaj są do czego innego, ponieważ w nowoczesnych smartfonach, takich jak chociażby właśnie ten P30 Pro, on ma kilka obiektywów o różnej ogniskowej. Czyli mamy standardowy obiektyw, który już jest, który już jest dość szerokokątny. To jest odpowiednik 24 mm dla standardowego aparatu, czyli on już jest dość szeroki. Mamy jeszcze obiektyw szerokokątny i to jest w ogóle super sprawa. Jestem w ogóle bardzo często korzystam z tej funkcji, że mam możliwość zrobienia zdjęcia szerokokątnego. Tak, tak, tak. To jest rzeczywiście takie, może nie rybie oko, ale można bardzo dużo objąć, czyli właśnie jakieś panoramy, jakieś sale, na których sobie mamy bardzo dużo osób do ujęcia. I to, co jest akurat nowością, konkretnie w tym konkretnym modelu, to jest bardzo silny teleobiektyw, 5-krotny optyczny, 10-krotny hybrydowy i 50-krotny cyfrowy. Tydzień temu zaczęliśmy o tym w ogóle plotkować i rzeczywiście okazało się, że wiesz, zamiast coś takiego, możesz tak, mieć dokładnie. Po prostu to jest niesamowite, już, że telefon, który mieści się w kieszeni, który nie ma wysuwanego obiektywu, tak jest na standardowych aparatach. Sponsorowane przez paparazzi ich to. No, rzeczywiście to robi bardzo duże wrażenie, jak ja po raz pierwszy na premierze tego telefonu robiłem zdjęcia gdzieś z dachu budynku, odległych budynków na tym standardowym obiektywem i potem tym 5-krotnym, potem 10-krotnym, gdzie już widziałem pojedyncze okienka w budynku, które było oddalone od mnie. A nie widziałeś szumów na zdjęciu, co też było najważniejsze. I nie widziałem szumów na zdjęciu. No i plus oczywiście te zdjęcia księżyca, które wspominałeś, które też sam robiłem, jak dwa tygodnie temu była piękna pełnia, wyszedłem przed dom, wycelowałem w aparat, zrobiłem 50 razy zoom i to zdjęcie księżyca wyszło niesamowite. No, naprawdę szczękę zbierałem z powodu, jak to zobaczyłem. Natomiast fajnie wyglądają też zdjęcia i to widać na profilu Oned Rano, kiedy wczoraj Ala już stąd wyszła, ale nasza Oned Ranowa fotografka poszła sobie w Warszawę, kiedy jest odrobinę chociaż światła jakiegoś, mimo że jest noc, to bawienie się tym właśnie tą ciemnością i tym delikatnym światłem jeszcze w różnych kolorach daje też fajne efekty. Tak, to jest genialne. Właśnie wyjście wieczorem na miasto, robi się pusto na ulicy, zostają same świecące szyldy. Jeszcze tak jak mówiłeś wczoraj, lekka mrzawka, no odbicia od powierzchni, że można całą noc chodzić, robić zdjęcia. Właśnie, bo to jest ten moment, tak jak mówiłeś w materiale, rano i wieczorem złote godziny. Ale właśnie tak paradoksalnie deszcz może dodać, a to droga robi się mokra, w kałuży może coś fajnego się odbić, szczególnie ze światłem też można się bawić. Tak, nie? Zwłaszcza właśnie w przestrzeni miejskiej, tak? Kiedy jakiś neon się trafi, świecący właśnie takim wyrazistym światłem. Można naprawdę tutaj siedzieć godzinami, szukać idealnego kadru. I nie trzeba do tego statywów, nie? Bo zwykle na nocne zdjęcia trzeba było ten statyw ze sobą mieć, żeby ręka jak najmniej drżała, żeby to zdjęcie nie było poruszone. Dzisiaj trochę ten problem znika. Tak, no tak jak mówiliśmy wcześniej, tak? Wsparcie stabilizacji obrazu tutaj spokojnie nas odciąża ze statywu. Wychodzimy z samym telefonem i szukamy kadrów. Warszawa czy Gdańsk są lepsze do robienia nocnych zdjęć? Wszystkie miasta są fajne. Gdzie jest więcej neonów? W Gdańsku są jeszcze jakieś się uchowały? Pojedyncze są, ale za to my mamy stocznię, tak? No tak, rzeczywiście. I to tutaj wyglądało doskonale, nie? Gdzie tylko świecą się jakby te dolne partie różnych zabudowań, ale to... A dałoby się tak zrobić, że łapiesz sobie ostrość i mierzysz światło w momencie, w którym jest ten jasny punkt, ale później przesuwasz także na ciemne, to wyjdzie dobrze, czy nie? Spróbujemy. Za tydzień powiem, jak wyszło. Kwadrans po dziewiątej za tydzień rzeczywiście też. Wpadaj do nas, jakby co, Paweł. Polecamy się. No, bardzo chętnie. Paweł Pilewczyk, naczelny PC Lab, Michał Wesołek, fotograf, Team Huawei. Dziękuję. Wracamy za tydzień, a teraz za sekundę dosłownie. Newsweek Opinie, Renata Kim i jej gość. Dzień dobry.
Dzisiaj ze mną jest pan Mariusz Milewski z Fundacji Nie Lekajcie Się, która pomaga ofiarom księży pedofilów. Będziemy oczywiście rozmawiać o filmie Braci Sekielskich. Bardzo dziękujemy. 11 milionów widzów zdecydowało się obejrzeć, wyświetlić. Będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać, jak to się stało i w którą stronę takie właśnie pokazywanie świata idzie. Wspólnie z wami, widzami, ale to temat na zupełnie inną dyskusję. Za dziś, za One Rano dziękujemy. Widzimy się jutro za 5:08. Do zobaczenia.